Na zajętych przez Sowiety obszarów skupiła się śmietanka niedobitych polskich komunistów. Powyżej 2000 członków byłej KPP, w tym postacie tej miary, co Jakub Berman, Jan Turlejski, Wanda Wasilewska, Bolesław Bierut, Jerzy Borejsza, Paweł Finder, Jan Krasicki, Alfred Lampe, Hilary Minc, Marcelino Wodko, Włodzimierz Sokorski, Aleksander Załacki i mniej wówczas znani Gomułka, Kliszko, Moczar. Wymieniam te nazwiska, proszę Państwa, bo one w ciągu najbliższych kilku lat zajaśnieją w historii Polski niekoniecznie chlubnym blaskiem. Na KPP w całości i na ich poszczególnych członkach ciążył zarzut agenturalności. W związku z tym w pierwszej chwili nie dopuszczano ich do wysokich stanowisk. Pisze o tym Władysław Gomułka, którego warto zacytować, bo jego świadectwo nie może podlegać wątpliwościom czy zarzutom tendencyjności. Komuniści polscy czuli się wtedy na ziemiach Ukrainy i Białorusi Zachodniej jako ludzie zagubieni, pozbawieni własnego kompasu politycznego, pasującego do wyznawanych przez nich idei socjalizmu. Tylko ci, którzy za fasadą marksizmu, leninizmu i rewolucji żywili wobec Polski jako niepodległego i suwerennego państwa kosmopolityczne poczucie obojętności, a nawet wrogości, przyjmowali bezkrytycznie i z aplauzem ówczesną politykę Związku Radzieckiego i Kominternu. Czynili wszystko, żeby zaskarbić sobie łaski nowych swoich rzeczników politycznych. Było tajemnicą policzy na razie wielu z nich, jak Romana Granas i inni narodowościowi pobratymcy, chodzi o działacze pochodzenia żydowskiego, poszło na służbę Wasilija Siergienki z dworskiego NKWD. Tak więc, proszę Państwa, część działaczy komunistycznych zdecydowała się na służbę agenturalną, część, jak Gomułka, zajmowała podrzędne stanowiska, nie represjonowano ich, broń Boże, ale też nie dawano rozwinąć skrzydeł. Innym przykładem postawy donosicielskiej, kolaboranckiej w najwyższym stopniu godnej napiętnowania był Jan Krasicki, który studiując prawo tropił zawzięcie nieprawomyślność swych kolegów, a także brał udział w przeprowadzaniu deportacji. Największą rolę w tym środowisku odegrała Wanda Wasilewska. Osoba wyzbyta wszelkich kompleksów i zahamowań, wynikających nie tylko z przynależności do kultury polskiej, ale nawet osobistej przyzwoitości. Córka wybitnego działacza socjalistycznego, pierwszego ministra spraw zagranicznych RP i bliskiego przyjaciela Piłsudskiego, Leona Wasilewskiego. Dla Zygmunta Berlinga, który stykał się z nią wielokrotnie, przystojna, choć raczej zaniedbana niż schludna, dla innych, cytuję, pozbawiona powabów, twarda, sucha, grubokostna kobieta o szerokiej, płaskiej twarzy, do tego wybitnie łasana mężczyzna. Wasilewska ulegała swoim kolejnym partnerom. Drugi z kolei mąż, robotnik Marian Bogatkow, ciągnął ją, jak charakteryzował ją ówczesny partyjny kolega niekomunistyczny, tylko socjalistyczny, obdarzoną sentymentalnym ptasim muszkiem politycznym w orbitę wpływów komunistycznych. Działając oficjalnie w PPS i na szczeblu centralnym, była znakomitą przykrywką dla tajnej działalności komunistów. Pisywała dużo powieści, co nie znaczy, że dobrze. Jej książki były jednostronne, podobne sowieckim agitkom, demaskowały społeczne obowiązki Rzeczpospolitej, bezrobocie i biedę, w równie nieobiektywny sposób marując powikłane stosunki narodowościowe na kresach wschodnich, przedstawianych jak kraina głodu i nędzy. W Polsce tego nikt nie czytał, ale w Związku Sowieckim zapotrzebowanie na tego typu agitki rzekomo obiektywne było ogromne i dlatego jej powieści przedrukowywano, tłumaczono tamże. Wpadła w oko jako autorka Stalinowi i to spowodowało, że zyskała od razu wyjątkową pozycję. Sama mówiła później. I zwróćcie Państwo uwagę na te słowa. Nie uważałam się za emigranta. Nie uważałam się za uciekiniera, ale za człowieka, który przyszedł do ojczyzny proletariatu. Proszę Państwa, przyszedł do ojczyzny proletariatu, do swojej ojczyzny. Ona uważała Związek Sowiecki za swoją ojczyznę. Formalne stanowisko Wandy Wasilewskiej polegało na tym, że została wybrana deputowaną do Rady Najwyższej Związku Sowieckiego. Co więcej, przyjął ją Stalin, co namaszczało ją niezwykłym światłem z punktu widzenia nie tylko środowisk polskich, ale i środowisk sowieckich na zajętych obszarach. Jej zachowanie można usprawiedliwić, ale tylko częściowo strachem. Na jej oczach nieznani sprawcy w jej mieszkaniu zastrzelili męża Bogatkę, zdradzającego publicznie coraz większe rozczarowanie sowieckimi porządkami. Nie ulega wątpliwości, że była to wizyta gości z NKWD, którzy dali do zrozumienia w ten sposób i pojęcia, że może zachowywać się tylko taki w tych ramach, które zostały jej narzucone i podyktowane. Z okazji 10. rocznicy utworzenia tzw. Wojska Polskiego w Rosji Sowieckiej nadajemy program specjalny. Przypomnimy Państwu wspomnienia Ireny Born, długoletniej aktywistki Polskiej Partii Komunistycznej i żołnierza Armii Berlinga o początkach tej armii w Sielcach nad rzeką Oka. Przede mną leży książka pod tytułem Od Oki do Szprewy. Bardzo to dziwna książka. Niby to poświęcona historii Armii Berlinga, a imię Berlinga ani razu nie jest w niej wymienione.
Książka ta wyszła w roku 1945 i zaopatrzona jest w słowo wstępne podpułkownika Henryka Wernera. Podpułkownik Werner w swoim słowie wstępnym także nie wspomina, kto był organizatorem i dowódcą tej anonimowej armii, która powstała nad brzegami Oki. Powiada tylko, że zawdzięcza ona swoje powstanie wspaniałomyślności Związku Sowieckiego i inicjatywie tzw. Związku Patriotów Polskich w Moskwie. Po przejrzeniu tej książki doszłam do wniosku, że zawarte w niej kłamstwa, które potem niejednokrotnie były powtarzane przez propagandę reżimową, domagają się sprostowania. Mam do tego nawet szczególne prawo, ponieważ w książce tej zostało wymienione i moje imię. Tak więc chcę dzisiaj opowiedzieć o tworzeniu się tej armii, która otrzymała oficjalną nazwę Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, a którą ja nadal będę nazywała Armią Berlinga. Dnia 15 czerwca 1943 roku wstąpiłam do Armii Berlinga jako ochotniczka. Obóz formowania znajdował się w Sielcach nad Oką. Należałam do jednej z pierwszych grup. Dalsze grupy nadciągały nieprzerwanie. Przychodzili ludzie obdarci i wynędzniali. Droga ich wiodła przez niezliczone łagry, więzienia, posiołki. Przychodzili z piętnem cierpienia na twarzy, pełni niepokoju i lęku. Co powie komisja? Czy nie odeślę z powrotem? I dokąd? Znowu do łagrów, do posiołków? Przychodzili głodni, spragnieni ciepłej strawy z żołnierskiego kotła. Tak, to było decydujące. Pragnienie wydostania się z tego przeklętego kraju, wszystko jedno jak żywym czy umarłym. I nade wszystko pragnienie nasycenia tego dojmującego głodu, który walił z nóg i zaciągał mgłą oczy. Propaganda reżimowa stara się przedstawić tę sprawę tak, jakoby Armia Berlinga składała się z samych entuzjastów, pragnących położyć życie za przyszłą sowiecką Polskę wbrew tak zwanej reakcji londyńskiej. Z ludzi pełnych miłości i podziwu dla wielkiego sowieckiego sojusznika. Wystarczyło jednak widzieć tych żołnierzy. Wystarczyło zamienić z nimi parę słów, aby zrozumieć, jakie żywili naprawdę uczucia wobec Sowietów. Na tle tej szarej żołnierskiej masy wyróżniali się dygnitarzy komunistyczni, dla których Armia Berlinga była odskocznią do przyszłej kariery. Ci mieli oczywiście do zawdzięczenia Sowietom swoje niczym niezasłużone stopnie i wysokie stanowiska. Fabrykowanie szarż rozpoczęło się natychmiast. Ludzie, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z wojskiem, którzy w Polsce niepodległej stale sabotowali służbę w armii, którzy nie wiedzieli, jak wziąć karabin do ręki, nagle stawali się porucznikami, kapitanami, majorami. Opuszczali potem armię w stopniach pułkowników i generałów. W Sielcach było tylko dwóch starych oficerów polskich, Berling i Bukojemski. Wszyscy inni to byli nowo kreowani politrucy w rodzaju Mińca, Modzelewskiego i Sokorskiego. Pamiętam, że kiedy przyjechałam do obozu w Sielcach, Hilary Minc paradował już w oficerskim mundurze z odznakami majora. Modzelewski był kapitanem, Sokorski podpułkownikiem. Szarż tych dorobili się w ciągu niespełna miesiąca. Do tej chwili nie wiem, czym się właściwie kierowano w wyznaczaniu szarż. Dlaczego na przykład Putrament zaraz po przyjeździe dostał porucznika, a Jędrychowski był tylko plutonowym? Co mu zresztą nie przeszkodziło potem przeskoczyć z plutonowego od razu na majora. Tak samo jak Minc za jakieś przekroczenie wojskowe nagle zjechał z majora na plutonowego. Polskich oficerów liniowych poza Berlingiem i Bukojemskim nie było. Tłumaczono nam wówczas, że to Anders wywiózł wszystkich oficerów, żeby nie bili się z Niemcami. Nikt z nas nie wiedział wtedy o wymordowaniu przez NKWD tysięcy oficerów polskich w Katyniu, Ostaszkowie i Kozielcu. O Katyniu mówiono, że była to robota niemiecka i rzucano oczywiście gromy potępienia na rząd polski w Londynie, który zażądał wysłania na miejsce zbrodni bezstronnej komisji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Wśród żołnierzy nie było ustalonego poglądu na tę sprawę. Budziło jednak już wówczas wątpliwości, dlaczego rząd sowiecki nie chciał dopuścić do bezstronnego jej zbadania.
Katyń, ta najpotworniejsza zbrodnia satrapów moskiewskich, był w ogóle jak najbezczelniej wykorzystywany dla propagandy komunistycznej w armii Berlinga. Gazetka wojskowa w Sielcach, Żołnierz Wolności, a potem Gazeta Pierwszej Armii Zwyciężymy, stale się na ten temat rozpisywały, wzywając żołnierzy, aby pomścili się na Niemcach za Katyń. Dowódcy otrzymali instrukcję, aby tym okrzykiem za Katyń podrywać żołnierzy do walki. Pamiętam też, jak potem, kiedy szliśmy przez Białoruś, zaprowadzono nas na groby katyńskie. Obok stała tabliczka z rosyjskim napisem: pomścimy na niemieckich faszystach śmierć tych niewinnych ofiar. Wielu z nas nie rozumiało jeszcze wówczas całej perfidii tego kłamstwa. Ale powróćmy do Sielc. Jak wiadomo, samymi pogadankami wojska się nie zrobi. Nowo kreowani oficerowie polityczni, którzy nie mieli pojęcia o służbie wojskowej, nie mogli oczywiście ćwiczyć żołnierza. Trzeba było więc importować oficerów z Armii Czerwonej. W ten sposób powstała sławetna instytucja tzw. popów. Była to złośliwa nazwa dana przez żołnierzy polskich oficerom rosyjskim, o których mówiono, że znaleźli się w armii Berlinga jako pełniący obowiązki Polaków, w skrócie POP, czyli POP. Początkowo władze sowieckie kierowały do armii Berlinga przeważnie oficerów pochodzenia polskiego. Sprawiedliwość nakazuje przyznać, że byli wśród nich tacy, którzy szczerze garnęli się do polskości. Nie jeden z nich przecież z racji swojego polskiego pochodzenia przeszedł przez torturę sowieckich więzień i łagrów i w głębi duszy z pewnością marzył o wydostaniu się ze swojej sowieckiej ojczyzny. Na ogół jednak przeważał typ oficera sowieckiego całkowicie zrusyfikowanego, nie mającego już nic wspólnego z polską kulturą. Z czasem władze sowieckie przestały się w ogóle liczyć ze względami propagandowymi, przysyłając do armii Berlinga oficerów rdzennych Rosjan. Dla popów obowiązkowa była nauka języka polskiego w tym zakresie, w jakim to było konieczne w wojsku. Przede wszystkim chodziło o komendę w języku polskim. Zarządzenie to nie było bynajmniej podyktowane względem na uczucia patriotyczne żołnierza polskiego. Najlepszy dowód, że w później formowanych jednostkach przestało być stosowane. Przyczyna tego zarządzenia była zupełnie inna. Pierwsza dywizja miała szczególną misję do spełnienia. Była to misja polityczna. Chodziło o to, żeby wraz z wkraczającą do Polski armią rosyjską weszły i polskie oddziały, głoszące braterstwo broni z Sowietami i stanowiące zalążek pierwszych władz komunistycznych. Toć przecież z kadr pierwszej dywizji stworzono potem władze lubelskie. Ale zrozumiałe jest, że taka, jak się wówczas mówiło, armia polityczna musiała mieć przynajmniej pozory armii naprawdę polskiej. Z punktu widzenia interesów sowieckich nie można więc było dopuścić, aby w armii tej byli oficerowie nieumiejący słowa po polsku. Większość popów sabotowała jednak to zarządzenie. Na tym tle dochodziło do częstych konfliktów. Pamiętam na przykład, że za uporczywe sabotowanie języka polskiego usunięto ze stanowiska w 3. Pułku Piechoty kapitana Masalskiego, a podporucznikowi Mickiewiczowi zagrożono zdjęciem gwiazdki. Na ogół jednak oficerom rosyjskim w armii Berlinga uchodziły na sucho wszelkie przekroczenia, bo dowództwo polskie bało się z nimi zadzierać, aby broń Boże nie narazić się na zarzut nacjonalizmu polskiego. Nasi popi doskonale o tym wiedzieli i przy najmniejszej próbie wzięcia ich w karby podnosili krzyk, że są to szykany antysowieckie. Niektórzy z nich byli istną plagą dywizji. Na przykład taki porucznik Jurgen z kompanii samochodowej. Wiecznie pijany, urządzał dzikie awantury ze strzelaniną i ustawicznie powodował zamieszanie. Możliwe, że wojskowe jednostki sowieckie, które otrzymywały rozkaz skierowania do armii Berlinga określonej ilości oficerów, pozbywały się przy tej okazji najbardziej niezdyscyplinowanych elementów. A możliwe też, że był to zwykły typ oficera sowieckiego, który przy najmniejszym popuszczeniu mu cugli wykazywał swoją istotną naturę i który świadomie wykorzystywał nadarzającą się do tego sposobność. Wśród oficerów rosyjskich w armii Berlinga byli i tacy, którzy nie starali się nawet ukryć swojej pogardy i nienawiści do Polaków.
Z tego powodu było nawet parę spraw w sądzie wojskowym o obrazę polskiej godności narodowej. Kończyło się zazwyczaj na odesłaniu delikwenta z powrotem do oddziałów sowieckich. Były wypadki, kiedy oficerowie rosyjscy sami pisali podania z prośbą o odwołanie ich z polskiej armii, bo chociaż armia ta na razie była dobrym miejscem zadekowania się, to czuli się niedobrze w zupełnie obcym środowisku polskim. Pamiętam, jak przysłali do nas samodzielny dywizjon artylerii samobieżnej, całkowicie rosyjski. Wśród żołnierzy było wielu kałmuków, którzy przekomicznie wyglądali w polskich mundurach. Oddział ten miał komendę rosyjską i nie wchodził w bliższy kontakt z innymi oddziałami. Całkowicie rosyjski był też oddział informacji, to jest NKWD. Każdy z nas obchodził z daleka ten złowróżbny punkt, gdzie znajdowała się kwatera informacji. Działalność oddziału informacji otoczona była jak największą tajemnicą. Wiadomo było na przykład, że oddział ten wozi ze sobą w zamkniętej ciężarówce przypominającej karetkę więzienną jakichś ludzi, ale oprócz kilku może wtajemniczonych nikt nie wiedział, kim ci ludzie byli i za co zostali uwięzieni. Nie wiadomo też, co się potem z nimi stało. Oddział informacji zajmował zwykle najlepsze kwatery i miał w ogóle stanowisko uprzywilejowane. Kiedy już mówię o składzie narodowym armii Berlinga, to muszę wspomnieć i o stosunku do Żydów. Opierał się on na zasadzie, że do armii przyjmowano tylko Żydów komunistów, którzy mogli się przydać do roboty politycznej. Pewien wyjątek zrobiono też początkowo dla Żydów lekarzy i rzemieślników, jak krawcy, szewcy i piekarze. Odpowiadało to zupełnie hitlerowskiemu pojęciu pożytecznych Żydów, nützliche Juden. Żydów, którzy tych specjalnych kwalifikacji nie posiadali, tak zwaną szarą masę, odprawiano po prostu z kwitkiem. Już na sowieckich punktach werbunkowych odrzucano podania Żydów pragnących wstąpić do armii Berlinga. Jeżeli jednak mimo to udało się takim Żydom przedostać się aż do Sielc, to i tutaj nie mogli nic skórać. Pamiętam kilka rozdzierających scen nad Oką, kiedy przybyłych z najodleglejszych krańców Związku Sowieckiego, strudzonych i zgłodniałych Żydów, odsyłano z powrotem. Jest to jeszcze jeden z przykładów, jak dalece rozbieżne są u komunistów słowa.